Panie trenerze, po tych pierwszych dwóch porażkach na inaugurację rundy wiosennej chyba już nie ma śladu w drużynie Rakowa. Świadczą o tym dwa zwycięstwa w dobrym stylu. Tak, zapomnieliśmy już o tych porażkach. Jesteśmy teraz w innym miejscu niż byliśmy po tych dwóch spotkaniach. Aczkolwiek cały czas musimy być czujni i konsekwentni, żeby, żeby punktować tak jak w tych ostatnich meczach. Teraz można powiedzieć trzy takie arcyważne spotkania, bo z tymi drużynami, które są w czołówce zaczynamy już jutro z Siarką Tarnobrzeg. Jesteście już przygotowani i zmotywowani do tego, aby powalczyć no i zdobyć tutaj trzy punkty przed własną publicznością. Może arcyważne nie, bo każdy mecz jest ważny i za każdy mecz przyznaje się taką samą ilość punktów, to jest oczywiste. Natomiast no, nie ukrywajmy, to są mecze z drużynami, które rywalizują z nami e, o te najwyższe cele. Ten mecz jutrzejszy uważam z tych trzech meczów e, najważniejszy generalnie. No raz, że jest e, najbliższy, ale druga rzecz podstawowa jest taka, że jeżeli e, wygramy ten mecz, no to praktycznie m, odbijemy od Siarki na taką e, odległość punktową, że no, nie będzie raczej w stanie nas już e, dogonić. W związku z tym e, przy takim scenariuszu pozostałyby w grze tylko cztery drużyny. Wiele osób na początku tak psioczyło po tych dwóch porażkach, ale patrząc na ten początek i na wyniki innych drużyn, chociażby Radom, jaka Radom, no to widać, że ta liga jest wymagająca i z każdej można stracić punkty, bo nawet te drużyny z dołu tabeli pokonują tych mocniejszych. Zawsze wiosna jest trudniejsza, szczególnie dla faworytów. Pierwsza sprawa jest taka, że te drużyny z dołu tabeli chcą się utrzymać, one walczą o życie, powzmacniały się. Już nie ma konktatorstwa jak w pierwszej rundzie, że jest dużo meczów. Jeszcze odrobimy, a tutaj już, już trzeba grać o wszystko. W związku z tym to są, to są na pewno trudne spotkania. Do tego na początku na pewno nie pomagają jeszcze boiska, tym drużynom, które prowadzą grę i to widać też po Radomiaku, prawda, który no poza jakimiś innymi czynnikami ma też, też te um, te problemy i, i dlatego myślę, że, e, że te wyniki nie są aż taką niespodzianką, po prostu no, tak jak mówię, no, ta wiosna jest inna ni, niż jesień i, e, i dlatego to tak wygląda. No, my już nie patrzymy w, wstecz, bo, bo mówię, no, mogliśmy tutaj sobie fajną przewagę zbudować, ale nie zrobiliśmy tego i myślę, że będziemy punktować w następnych meczach, wszystko wróci do normy. Zapytam jeszcze o tą wyjściową jedenastkę, widać, że e, dwóch nowych zawodników, tutaj szczególnie mam na myśli Tomka Wrubla i Jakuba Łabojko chyba sobie e, no, pokazali, że są w formie, znaleźli się w ostatnich meczach w pierwszej jedenastce, czy tak będzie e, dalej? No Jeszcze nie zapominałbym tutaj o Mateuszie, Mateuszu Lisie i, i Łukaszu Cołowieju bo oni też grają w pierwszym składzie e, i radzą sobie bardzo dobrze, czyli cała czwórka ostatnio wystąpiła w pierwszym składzie no, świadczy to o tym, że, że te transfery, te transfery na plus, aczkolwiek jeszcze dużo meczów i muszą, muszą pracować, muszą trenować, żeby to miejsce utrzymać, bo zawodnicy, którzy są na ławce czy poza kadrą, napierają.